Lekcja fizyki czy chemii nie musi być nudnym obowiązkiem. Teraz są zdecydowanie ciekawsze. Wszystko dzięki pomocom naukowym, jakie sfinansował PKN Orlen. Takie pomoce trafiły m.in. do płockiej Małachowianki. Dla nas to bardzo duża pomoc. Szkoła nie mogłaby sobie pozwolić na taki duży wydatek, mówi dyrektorka Małachowianki. Byłam niedawno na bardzo ciekawej, doświadczalnej lekcji fizyki z wykorzystaniem wahadła matematycznego. Rzeczywiście świetnie sobie poradzili z przeprowadzeniem eksperymentów, z opisem doświadczenia, z wyliczeniem, z konkluzją, więc myślę, że bardzo się to przekłada na chęć do doświadczania eksperymentowania, która jest konieczna, jeśli chodzi o nauczanie takie efektywne przedmiotów ścisłych. Poza tym nauczyciele fizyki myślą już o tym, żeby w nowym liceum stworzyć coś na wzór pracowni fizycznej, takiej dodatkowej, fakultatywnej dla tych uczniów, którzy są zainteresowani zdawaniem rozszerzonej fizyki. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Dlatego też liczę, że będzie ten projekt dalej rozwijany i będziemy mogli jeszcze wzbogacać te pomoce naukowe, które wiadomo tanie nie są, a do pracy w grupach koniecznym jest, aby przynajmniej każda grupa mogła samodzielnie doświadczenie wykonać. Teraz zajęcia to w większości ciekawe doświadczenia, które mogą wykonywać sami uczniowie. Na pewno poza tej kreatywność można się wykazać, sprawdzić faktyczną wiedzę, którą nauczyliśmy się na lekcji i no, to naprawdę rozwija. Te zajęcia, tak jak koledzy wcześniej wspomnieli, pobudzają właśnie kreatywność, pozwalają właśnie samodzielnie myśleć, używając właśnie na przykład takich modułów możemy jakby sami tego doświadczać, czyli właśnie jak też wspominał kolega, praktyka. Nie tylko teoria, ale praktyka, która też jest bardzo ważna, jeśli chce się osiągać jakikolwiek proces w swoim samokształceniu się, właśnie odnośnie też właśnie fizyki. Zdecydowanie i też pobudzają kreatywność, wydaje mi się, dzięki czemu możemy zdecydowanie łatwiej przyswoić tę wiedzę. Rozrywką też i no, uczą też wielu rzeczy. Wydaje mi się, że pokazują, jak w praktyczny sposób można stosować fizykę w takim prawdziwym życiu, bo na lekcjach głównie uczymy się takiej teorii. A takie doświadczenia pokazują też, jak można to w praktykę przekuć. I to też się potem może przydać w życiu, jak tworzymy jakieś obwody elektryczne. Fajniejsze są, zdecydowanie ciekawsze niż właśnie, tak jak koleżanka powiedziała, takie uczenie się albo takie żmudne liczenie też. A to widzimy od razu i lepiej zapamiętamy to, co robimy. Fizyka zawsze jest ciekawa w jakiś sposób, ale cieszę się, kiedy są takie lekcje, gdzie potrzebuje można coś zobaczyć, tak to własnymi oczami można coś zobaczyć. To jest faktycznie ciekawsze takich zwykłych lekcji, ale i tak jest interesujące zawsze. No dzięki takim zajęciom praktycznym, no to uczymy się wielu fajnych. I no, uczymy się na pewno w ciekawszy sposób niż przez siedzenie z nosem w książkach. A uczymy się, no w sumie to wszystkiego można się nauczyć. Wszystkie, zależy od zajęć, czego się nauczymy. Zajęcia są zdecydowanie ciekawsze dla nas wszystkich, zaznacza nauczycielka fizyki. Do każdych takich doświadczeń ja przygotowuję kartę pracy i ich zadaniem jest wypełnić tę kartę pracy, czyli muszą nie tylko się pobawić sprzętem, ale i zastanowić się, dlaczego tak wyszło, jak to działa i dzięki temu naprawdę wypełniają bardzo solidnie, zastanawiają się mocno, no, dokładniej się tym zajmują niż zwykłymi zadaniami, więc na pewno jest to takie dla nich atrakcyjniejsze i myślę, że efekty daje dużo większe niż zwykła lekcja. Zawsze mówią, nawet słyszę nieraz pod drzwiami, że nie wiadomo, co dzisiaj będzie, tak? No jest to dla mnie na pewno bardzo miłe i takie motywujące do dalszej pracy, ta ich chęć do przychodzenia na lekcje i no myślę, że dzięki temu, mimo tych niedoskonałości wszelkich, lubię to robić i tak działamy. Pieniądze na wyposażenie sal fizycznych, chemicznych czy też pracowni zawodowych dostało 6 szkół. Małachowianka, 3 i 4 liceum ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych imienia Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Szkół Budowlanych nr 1 oraz Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Na ten cel PKN Orlen przeznaczył ponad 200 000 zł.